Dzień dobry Państwu. Jest mi bardzo miło, że mogę tutaj gościć. Wprawdzie nie jestem podobna do mojego szefa, pana Marka Jankowiaka, któremu na parę dni niestety odebrało głos, ale postaram się być jego głosem i przedstawić, postaram się tak samo dobrze jak on, te wszystkie tezy i te wszystkie założenia, które chciałby Państwu przedstawić. A tytuł prezentacji, którą pan Marek Jankowiak chciałby Państwu przedstawić, to rola kampanii medialnych w realizacji projektów deszczowych. Temat ciekawy, temat troszeczkę inny, temat bardziej miękki, ale bardzo istotny, bardzo ważny, dlatego że dotyczący sposobu, w jaki działamy na odbiorców, działamy na mieszkańców, ale także sposób, w jaki sprzedajemy tematy zasługujące na miano kampanii medialnej w mediach, bo wiadomo, że to, jak o nas piszą, tak jak nas widzą, tak o nas piszą. I teraz, proszę Państwa, na początek właściwie takie dobre i nie bez uzasadnienia pytanie, czy projekty deszczowe, czy tematy deszczówki zasługuje na kampanię medialną? Bo co to jest kampania medialna? Kiedy jest sens, kiedy jest potrzeba stosowania kampanii medialnej? Jakie to są przypadki? No więc przede wszystkim kampania medialna ma za zadanie wywrzeć na nas wpływ. Jest to zadanie długofalowe, cykliczne, powtarzalne. Czyli nie jest to coś, co raz sobie powiemy i ma to zadziałać na naszą wyobraźnię, czy ma nas do czegoś przekonać. Istotą i zadaniem kampanii medialnej jest właśnie wywieranie wpływu, jest zaciekawienie, a poza tym kampania medialna, żeby spełniła swoje zadanie, musi być właśnie działaniem cyklicznym, musi być działaniem długofalowym, musi zainteresować, musi wywrzeć wpływ. I co jest także bardzo istotne, najczęściej kampanie medialne stosuje się wówczas, gdy mamy do czynienia z jakimiś stereotypami. I teraz zastanówmy się, czy w przypadku deszczówki, czy w przypadku innych tematów związanych z projektem deszczowym mamy do czynienia właśnie z taką koniecznością przełamania stereotypów. I od razu mówimy, że tak, dlatego że projekty deszczowe, czy w ogóle temat deszczówki jest właściwie takim tematem niby znanym, niby takim, który nam towarzyszy, no bo właściwie deszcz sobie pada temu przysłowiowemu Kowalskiemu zawsze. Natomiast nie jest to temat, który tak do końca nas interesował. Interesuje nas o tyle i bardzo często psioczymy, jeśli na przykład pada nam na głowę, czy musimy brodzić w kałuszach, przechodząc przez ulicę. Natomiast nigdy nie zastanawialiśmy się, słysząc gdzieś tam o zmianach klimatycznych, nigdy sobie nie uświadamialiśmy, albo może lepiej nawet zapytać, czy do końca sobie uświadamiamy, że te zmiany klimatyczne nas do końca dotyczą i w jakim stopniu. I tu w tym przypadku, w przypadku projektów deszczowych, w przypadku tematu deszczówki musimy stanąć przed obliczem takiej konieczności, że zmiany klimatyczne dotyczą nas wszystkich i to w bardzo mocnym przekonaniu i to w bardzo silnym zakresie. Oczywiście moglibyśmy taką kampanię medialną czy kampanię taką społeczną, prospołeczną ograniczyć, nie wiem, do gazety, do jakiegoś radia. Moglibyśmy na przykład skierować się tylko z informacjami, z apelami do właścicieli domków jednorodzinnych, bo powiedzmy to są te osoby, to są ci, którzy mogą na przykład w zakresie projektu deszczowego poczynić jakieś na razie na swoim niewielkim podwórku jakieś indywidualne poczynania. Ale zadaniem właśnie kampanii społecznej jest wielotorowość i takie kompleksowe działanie. Dlatego też kampania medialna ma być dla wszystkich. I tutaj na pewno się Państwo ze mną zgodzą, że projekt deszczówkowy, czy w ogóle temat deszczówki jest takim tematem, który właśnie zasługuje na kampanię medialną. Powiem Państwu jeszcze, dlaczego my w przypadku projektu deszczowego, czy w ogóle tematu deszczówki, pokusiliśmy się o kampanię medialną. Otóż dlatego, że mamy bardzo dobre doświadczenie w przypadku takiej kampanii, jaką stosowaliśmy, jaką prowadziliśmy w przypadku Wody Bydgoskiej. Bo kampania medialna, tak jak już powiedziałam na początku, ma również za zadanie walkę ze stereotypami. Walkę ze stereotypami, z mitami, z pewnymi przekonaniami. I powiem Państwu, że jest naprawdę bardzo trudno walczyć z takimi przekonaniami, bo w przypadku Wody Bydgoskiej mieliśmy właściwie takie dwa podstawowe stereotypy, które musieliśmy złamać. Otóż taki, że
tutaj na pewno Państwa nie zaskoczę, że woda z kranu jest niezdrowa, że nie należy jej pić bez przygotowania i drugi stereotyp, że jest najdroższa. I proszę sobie wyobrazić, że tak jak doświadczenie pokazuje, wcale w przypadku na przykład ceny nie wystarcza powtarzać w nieskończoność, że ta woda wcale nie jest najdroższa. Wystarczy, że ktoś, jakiś dziennikarz, czy nie wiem, ktoś na sesji rady miasta powie, że ta woda jest najdroższa, to sformułowanie, ta teza jest powtarzana jak mantra przez wiele lat. Niezależnie od tego, że Bydgoszcz na przykład w niezależnym rankingu cen była najpierw na miejscu 40, jak ten ranking się zaczynał, potem na miejscu 140, potem na miejscu 280. Dwa lata temu, gdy taki niezależny ranking cen się kończył, byliśmy na 900 przedsiębiorstw wodociągowych na 704 miejscu. Czyli niezależnie od tego, że ceny w Bydgoszczy nie tylko po pierwsze spadały, a później już dzięki inwestycjom, jakie miejskie wodociągi poczyniły, były na stabilnym poziomie i tak znajdowały się osoby, i tak znajdowali się dziennikarze, którzy z uporem lepszym godnej sprawy powtarzali, że ta woda jest najdroższa. Dlatego też kampanię medialną są trudne, ale wymagają właśnie takiej wytrwałości. I powiem Państwu, bo teraz na pewno będziecie Państwo ciekawi, czy nam się udało. Otóż muszę powiedzieć, że po kilku latach prowadzenia kampanii w przypadku wody bydgoskiej, tak, udało się, dlatego że w tej chwili mamy wiele dowodów na to, że woda bydgoska jest traktowana jako produkt doskonałej jakości, że jest rozpoznawalna marka woda bydgoska i że coraz więcej ludzi pije wodę z kranu. Tak samo również z cenami. Jest już przekonanie wśród bydgoszczan, że którzy doceniają, że od kilku lat płacą taką samą cenę za wodę. Oczywiście to nie przyszło samo, myśmy ciężko na to pracowali w naszym zespole i zresztą całe miejskie wodociągi brały, można powiedzieć, w tym udział, każdy na własnym podwórku. I teraz powiem Państwu, co myśmy robili, bo właśnie tak jak powiedziałam, kampania medialna ma to do siebie, że jest wielotorowa, a zatem działanie na zmysły, na media, do przeciętnego Kowalskiego, wykorzystanie różnych wszelkich dostępnych form. I zaraz Państwu powiem, jakie to były formy. No więc przede wszystkim telewizja, bo wiadomo, że media są władzą, mają ogromny wpływ na poziom emocji, na odbiór, dlatego zaczęliśmy od mediów i między innymi od wielu, wielu lat jest emitowany, nagrywany program Woda Bydgoska na antenie TV naszej bydgoskiej trójki, który w tej chwili jest emitowany co miesiąc, 3 odsłony. I proszę sobie wyobrazić, że na ten program już bydgoszczanie czekają, wiedzą, o której godzinie ten program jest. Czekają i babcie, i dziadkowie, i rodzice, i dzieci. Czekają również uczniowie, ponieważ w tym samym programie bydgoskim przeciętnie też raz na miesiąc pojawia się relacja z lekcji w szkole, ponieważ z wodą bydgoską, promocją wody bydgoskiej poszliśmy do szkół, poszliśmy także do przedszkoli. Dlaczego? Dlatego, że tam właśnie był ten target, o który nam chodziło. A zatem działaliśmy i na mamę, i na tatę, i na babcię, i na dziadka, ale także zaczęliśmy działać na tych najmłodszych. I niektórzy się zastanawiali, czy warto działać od przedszkola, ale oczywiście, że tak, ponieważ wtedy właśnie te zachowania, nawyki proekologiczne, promowanie nawyku picia prosto z kranu, wtedy właśnie najłatwiej jest kształtować. To nie wszystkie nasze działania, ale jeszcze chcę Państwu powiedzieć, co jest takim wymierną miarą naszych działań na razie na bazie wody bydgoskiej. Gdy pytaliśmy dzieciaczki na początku, gdy ruszaliśmy z tym cyklem Woda Bydgoska, ile osób pije wodę z kranu, dosłownie było 5-6 osób. W tej chwili, gdy już pytamy, tych rąk jest 20-30, pytamy, dlaczego pijecie wodę z kranu? A właśnie, proszę pani, czy proszę pana, bo mama, tata oglądają wodę bydgoską. Również dziadek nam powiedział, że woda bydgoska jest najzdrowsza i należy ją pić prosto z kranu. Także jeżeli przyjąć, że te rączki dzieci podniesione do góry są miernikiem efektów naszej kampanii, to właśnie należy się z tego cieszyć. Ale nie tylko
nie tylko skupiliśmy się na mediach, nie tylko skupiliśmy się, się na tym, co dociera do naszych umysłów, do naszych zmysłów. Wyszliśmy, proszę Państwa, na ulicę z promocją Wody Bydgoskiej. I muszę Państwu powiedzieć, że ta kampania pod nazwą Woda Bydgoska, akcja letnia Woda Bydgoska, trwa już kilka lat i cieszy się ogromnym powodzeniem. I tak naprawdę na te dwie cysterny w ciągu miesięcy wakacyjnych i na te dwa saturatory bydgoszczanie już czekają. Proszę sobie wyobrazić, bo ktoś mógłby zapytać, czy piją. No, dają za darmo, to piją. Nic z tych rzeczy. Mogliby wypić raz. Ale gdyby ta woda nie smakowała, za rok czy za dzień już nikt by tej wody nie wypił. A proszę sobie wyobrazić, że był taki sierpniowy weekend, kiedy poszło 13 tysięcy kubeczków. Kubeczków zdrowej, czystej, świeżej wody bydgoskiej. Także jest to nasz ogromny sukces. Koncentrujemy się nie tylko na promowaniu picia wody prosto z kranu. Tutaj chcę także powiedzieć, jesteśmy z tego dumni, że promując wodę, picie wody prosto z kranu, montujemy w szkołach poidełka. Tych poidełek mamy już 140 w poszczególnych szkołach i dzięki temu, montując te poidełka, dzieci w higienicznych, kulturalnych, zdrowych warunkach piją wodę prosto z kranu. Dyrektorzy sami do nas dzwonią, pytają, proszą o kolejne poidełka. Nasze hasło to przynajmniej jedno poidełko w każdej szkole. I chcę też tym w imieniu mojej firmy się pochwalić, że jesteśmy pochwaleni za to, że wspieramy akcję inicjowaną przez Towarzystwo Programów Prozdrowotnych. Akcja nosi tytuł Zawodniacy. Jest to właśnie promowanie picia wody z kranu. Akcja zalecana przez lekarzy, przez dietetyków jako najzdrowszego napoju do picia już od najmłodszych lat, zapobiegającego chorobom ciśnienia, otyłości czy cukrzycy. I powiedziałam na początku, że trudno jest zmierzyć kampanię. Czy te rączki podniesione do góry, kto pije wodę z kranu, są na pewno takim wymiernym efektem naszej kampanii, ale także chcę tutaj zauważyć, że mamy niezależne badania, które przeprowadza firma zewnętrzna. Jest to coroczne badanie satysfakcji klientów, w którym, proszę sobie wyobrazić, ocena wody bydgoskiej, ocena marki Woda Bydgoska jest takim stałym punktem. I w tym badaniu aż trzy takie właśnie pytania, trzy punkty dotyczą picia wody z kranu, a zatem jaka jest rozpoznawalność marki Woda Bydgoska, czy pije wodę prosto z kranu i jakim produktem jest Woda Bydgoska. I teraz słuchajcie Państwo, z takimi doświadczeniami czas zadać pytanie, czy projekty deszczowe zasługują na kampanię medialną. Oczywiście, że zasługują, jak najbardziej, ponieważ mamy tutaj także do czynienia z koniecznością złamania stereotypów. I to stereotypów znacznie trudniejszych niż w przypadku wody do picia. Jakie to są bariery? Bariery, które są mentalne. W związku z tym już musimy mieć taką świadomość, że ta nasza kampania medialna musi być bardziej merytoryczna. Musi być bardziej merytoryczna, ale także mentalna, skierowana nie tylko do umysłów, nie tylko do zmysłów, ale także do kieszeni, bo jest mowa także o taryfie za odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych. I teraz, kochani Państwo, jakie to są bariery? Po pierwsze, jakie to są stereotypy? Pierwszy, że zmiany klimatyczne są nieuchronne, bo dotychczas tak było, że padało nam, myśmy słyszeli coś o tych zmianach klimatycznych, ale każdy właściwie to było troszeczkę takie czegadanie. Nikt sobie nie zdawał sprawy, że te konsekwencje, że te zmiany klimatyczne nas dotyczą. Dopiero gdy przechodziliśmy przez ulicę i brnęliśmy w kałużach, zdawaliśmy sobie sprawę, że tak, ja również staję przed koniecznością
zmierzenia się właśnie z, tą, z tym problemem, jaka jest zmiana klimatyczna. Druga właściwie bariera, czy drugi stereotyp, z jakim trzeba walczyć w przypadku projektu deszczowego, to jest po prostu sformułowanie, to jest teza oparta na prawdzie, że nie ma takiej rury, która by odprowadziła całość wody z nawalnego deszczu do sieci kanalizacji deszczowej. Pewnie, że byłoby tak łatwo powiedzieć, że właściwie jest kanalizacja deszczowa, powinna ona przejąć to zadanie. Ale to jest wtedy pójście na łatwiznę. Łatwiej jest przyjąć właśnie takie stwierdzenie i później narzekać, że ta kanalizacja jest zła. Natomiast w jaki sposób złamać ten stereotyp, że nie ma takiej rury? Również dlatego, że jest to niepotrzebne brnięcie w koszty. To nie są, proszę Państwa, wszystkie stereotypy, z jakimi walczymy. Następny, trzeci stereotyp, trzecia bariera do pokonania, bardzo ważna, to taka, że trzeba za odprowadzanie ścieków do kanalizacji deszczowej zapłacić. Ktoś nieszczęśliwie to nazwał podatkiem od deszczu i tak to już po prostu też zostało, jak to, że woda jest najdroższa i my musimy się także borykać. A zatem takiemu przeciętnemu zjadaczowi chleba, przeciętnemu na przykład bydgoszczanianowi czy przysłowiowemu Kowalskiemu, musimy wytłumaczyć, że to nie jest żaden podatek od deszczu, bo podatek płacą wszyscy. Jest to taryfa za odprowadzanie wód opadowych i deszczowych do sieci kanalizacji deszczowej. I tutaj właściwie rodzi się pytanie i rodzi się takie stwierdzenie, że trzeba by przekonać tego Kowalskiego, że nie płaci on za deszcz, bo on się buntuje, prawda? Deszcz pada, nigdy nie płacił, a teraz raptem każą mu płacić. Otóż nie, panie Kowalski, pan nie płaci za to, że pada deszcz, ale właśnie za to, że jeżeli nic pan nie zrobi w ciągu najbliższych miesięcy i nie odprowadzi tej przysłowiowej, nie odetnie tej przysłowiowej rury do sieci kanalizacji deszczowej i nie wprowadzi własnych rozwiązań, to będzie musiał pan płacić. I dlatego, jeżeli Kowalski się dołoży i będzie uczestniczył w zbudowaniu infrastruktury, która ma ochronić miasto, ma ochronić również jego przed skutkami tych deszczy nawalnych i przed zmianami klimatu, to wówczas nie będzie płacił. I z tym, proszę Państwa, rodzi się następny stereotyp, mianowicie te pojedyncze dokonania czy ruchy Kowalskiego, że on na przykład podstawi pod rynnę beczkę, to są tylko działania połowiczne, krótkotrwałe. Potrzebna jest zmiana globalna, potrzebna jest zmiana myślenia, potrzebna jest zmiana w spojrzeniu na deszczówkę. Jest to nowatorskie spojrzenie na deszczówkę. Nowatorskie spojrzenie, które polega na tym, na przyjęciu do świadomości, że niecała woda z nawalnego deszczu musi wpływać, czy w ogóle może wpływać do kanalizacji deszczowej. Dlatego też są to ogromnie ważne zadania, zwłaszcza z tym trzecim, z tym takim właśnie, o czym powiedziałam, z tą zmianą filozofii myślenia. Jest to problem bardzo ważny, ponieważ dotyczy on zmiany filozofii nie tylko spoglądania na deszczówkę, ale także dotyczy sposobu patrzenia na miasto, zagospodarowania tego miasta. To dotyczy planistów, urbanistów, żeby chcieli spojrzeć na miasto jak na gąbkę, która będzie chciała pochłaniać tę wodę po to, żeby ją oddać w tych okresach, kiedy miasto będzie miało na przykład za mało wody. I tutaj, proszę Państwa, właściwie co nam przychodzi z pomocą? Przychodzi na pewno innowacja, bo z tymi wszystkimi doświadczeniami, z tymi pomysłami zastanawiamy się, co z tą deszczówką zrobić, jak właściwie ją sprzedać, jak sprzedać ją mediom, jak sprzedać ją właśnie temu przysłowiowemu Kowalskiemu. Tutaj właśnie, tak jak powiedziałam, z pomocą przychodzi nam motywacja i ta motywacja opiera się na innowacji. Dzięki temu, że mamy prognozy modelu opadowego do 2050 roku. Dzięki temu, że specjalistom chciało się badać deszcz, jaki w ostatnich 50 latach padał nad Bydgoszczą czy w innych krajach, czy w innych, przepraszam, miastach. I na tej podstawie zbudowano model opadowy, dzięki czemu ta innowacja jest naszym sojusznikiem, jest naszym sprzymierzeńcem. I my wiemy, kiedy będzie padało mniej, kiedy będzie padało więcej, gdzie mogą być podtopienia. Także ta innowacja jest naszym ogromnym właśnie takim sprzymierzeńcem. I w ramach tej innowacji również
jest ważna ta analiza hydrauliczna systemu odwadniania miasta, która jest właśnie takim powodzeniem dla rozwiązań projektowych. I teraz czas już zastanowić się nad tym, w jaki sposób dotrzeć do świadomości tego właśnie przysłowiowego Kowalskiego, bo tak, mamy swoje doświadczenia. Bardzo prosimy o podsumowanie, bo już czas dawno minął. Dobrze, to w takim razie może ja Państwu... Mogłabym jeszcze dłużej mówić, bo jest to temat rzeka. Natomiast w jaki sposób, jakimi środkami jeszcze się wspieramy, żeby dotrzeć właśnie do świadomości tego bydgoszczanina, czy w ogóle mieszkańca. Otóż posługujemy się sloganami, a zatem nie każda ulewa musi nas zalewać, deszcz nie musi być stratą, może oznaczać także zysk. I po trzecie, przygotowaliśmy wspólnie z Arupem, z firmą Arup, gotowy katalog rozwiązań zielono-niebieskich, który proponuje, jest takim podręcznikiem, jest gotowym, proponuje gotowe rozwiązania wykorzystania nadmiaru wody opadowej. Właśnie po to, żeby miasto funkcjonowało jak gąbka, żeby było bardziej odporne na zmiany klimatyczne. I jeszcze tylko jedno zdanie. Powiem Państwu, że tymi sloganami, tymi wszystkimi działaniami, że katalog nie rozwiązuje nam wszystkich form, ponieważ te tematy realizujemy i nagłaśniamy w ramach dwóch konferencji, na razie w dwóch konferencji branżowych, tematycznych, które zamknęły się w ramach projektu Bydgoska Retencja Plus 2050. To również są różne takie inicjatywy przez nas podejmowane, mianowicie cykl programów edukacyjnych Woda Bydgoska. To również jest nasz fanpage, na którym pojawiają się bardzo ciekawe spostrzeżenia i pytania. To są również media społecznościowe, internet i telewizja internetowa. I chcę Państwu powiedzieć, że temat projektu deszczówkowego sprzedajemy cały czas, radzimy sobie i uważamy, że naprawdę zasługuje on na kampanię medialną i jest to praca, która tak naprawdę nie ma końca, bo jest to temat, który żyje, który się rozwija i który dotyczy nas wszystkich. I tak na zakończenie chciałam Państwu powiedzieć, że to jest właśnie nasz zespół, w którym pracujemy pod kierunkiem pana Marka Jankowiaka, których Państwa bardzo pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.